pierwsze pytanie, kazali mi zdjąć krzyż z mojej piersi, no a Pan nosi Matkę Bożą i nie zdejmuję. Drugie pytanie to takie, to znaczy nie pytanie, to było tylko stwierdzenie faktów. Musiałam wyjechać z Polski, bo pozamykane w Kielcach były sklepy, gdzie kupił nasz szef, a ja musiałam wyjechać do Niemiec. Tam pracowałam, a wcześniej jeszcze dawałabym głowę uciąć za Pana. Głowę, a tak nie po prostu. No co Pan rozkłada ręce? Rozkłada Pan ręce, jak tak było. A druga sprawa, jeszcze chwileczkę. Proszę Pani powtórzyć, ja nie wiem, o co chodzi. Dlaczego Pan po prostu tak szkaluje Pana Olszewskiego? To jest bardzo ważne pytanie. Panie prezydencie, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie. Nie zrozumiałem, ale jeśli chodzi o Pana Olszewskiego, to proszę Pani. Ja pani dałem dowody, Pani może to sprawdzić w rządzie, bo tam jest ten cały traktat i Pani znajdzie miejsce, w którym on cokolwiek zrobił, jeśli chodzi o ten niedobry postulat. Także ja nie kłamię, przysięgam na... Teraz jeszcze jedna sprawa. Ja mam dwa obywatelstwa. Bardzo proszę, już to pytanie wybrzmiało. To Pani daje. Kolejna osoba, pozwólmy innym osobom także... Nic z tego nie zrozumiałem, nie wiem o co. Tutaj mamy kolejne pytanie, mikrofon jest już... Panie prezydencie, ja mam dwa pytania.